pani już coś przysłała na Elbrusa? Właśnie, już dzisiaj dała nową dawkę. A czy tamte zadanie zrobiłaś? Jeszcze kilka z polskiego i kilka z matematyki. No to muszę sprawdzić z polskiego, a z matmy to tata sprawdzi. Mam śniadanie gotowe, zobacz jaki omlet jest fajny. Dobra. No to co, zjesz śniadanie, ogarniesz się i... Zrobię. A pamiętaj, jeszcze dzisiaj króliczkowi trzeba. No. Ważyłaś go ostatnio? Tak. Dobra, to załatwione. Marek, chodź na śniadanie. Tata, śniadanie. Herbaty nie mam. Muszę zrobić herbatę. Ach, na tej kwarantannie. W ogóle, Michasia, jak ty się czujesz już w kolejny tydzień? Nie no, fajnie. Do świąt? Jeszcze jakby było do końca roku szkolnego, to by było super. O nie, 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 nie. Do końca roku to na pewno nie będzie. Do świąt to jakoś wytrzymamy, nie? Trzeba siedzieć w domu. Tak jest teraz zalecane. A ja robię herbatkę. To jakiej się napijesz? Owocowa czy zwykła? Zwykła. Właśnie, ale mało jedna rzecz. Wiesz, już mam subskrypcji? 500 000! Dziękuję wam bardzo za 500 000! Już? Przecież niedawno było 400 tysięcy. Jak ty to zrobiłaś? To widzowie zrobili. A, no właśnie, to widzowie, dajcie łapkę w górę. Dziękujemy wam za tyle subskrypcji na kanale Michasi. Super. Buziaczki. A jeśli chcecie, żebyśmy na was nagrały challenge na 500 000 subskrypcji, no to zostawcie łapki w górę. Dużo łapek będzie. Dużo. Ekstra challenge na 500 tysięcy subów. Miaśka, ty zadania tu robisz? Miaśka, robisz zadanie już? Ej, co robicie? Jemy śniadanie. Jemy śniadanko i dyskutujemy o 500 tysięcy subskrypcji. Mhm. Trzeba było nagrać jakiś challenge. Powiedziałyśmy widzom. Nawet mówiłyśmy o łapkach w górę. A ty co, Marek, tam robisz? Patrzyłem, co George robi. Michaśka, co się tak śmiejesz głupkowato? No tak się śmiejemy. No co, siedzimy w domu, to mamy dobry humor. Dobrego? Omlet i pomidor. Omlet z szyneczką, pomidorki. Fajne, chcesz też taki? Nie, ja omleta dzisiaj nie chcę. A może coś ciekawszego? Kuchnia poleci? O, kuchnia poleca. Pyszne kanapeczki z salami i pomidorki. No i co ty na to? Salami oczywiście włoskie. Nie, tylko z osła. Michaśka. My mamy dzisiaj głupawkę, wiesz? Czasami tak bywa, nie? No. No jak się siedzi w domku. A właśnie, a ty, jak tam zadania z matematyki? Wszystkie zrobione, czy jeszcze musisz zrobić te z tego zeszytu? Jeszcze kilka tam muszę dokończyć, no. Dobra, no to jest właśnie. Smacznego. To trzeba już to zrobić, żeby mieć z głowy, Michaśka, Idę jeszcze do George'a. Co on tam robi? George, co ty tu robisz? A ty też śniadanko? O, patrzcie. No. Tata! Idę. Co tam robisz? A, zadanie z matematyki. No i które robimy? Robimy to. To robimy? To czytamy zadanie, no. Zaznacz właściwą odpowiedź. Borys narysował w zeszycie odcinek o długości. 7 metrów, 87 cm, no. No to zaznaczamy. 6 cm. A czemu? Ponieważ, no na przykład 87 cm nie mógł narysować. A ja jestem ciekawy, jak tam widzowie zadania, czy mają dużo zadań, czy nie. To zostawcie łapki w górę, jak robicie zadania w domu. A ty, Michaśka, co? Lubisz w domu robić zadanie, czy nie za bardzo? Średnio, średnio. A dużo macie tych zadań? No. Teraz tu, Basia zważyła truskawkę. Truskawka ważyła... Co wy tu robicie takiego? Muszę przebrać poduszki, bo te już są brudne. Zaraz coś wynajdę. Brudne poduszki są? Co? Tu jest jakaś jednorożcowa. To co? Policzę! Nie, Michaśka! Ja o niej zupełnie zapomniałam. Mamy, George, coś dla ciebie! Właśnie, trzeba zrobić George'owi klatkę! No, to potem zrobimy, ale najpierw zadanie zrobisz. A z polskiego już zrobiłaś? To jeszcze dokończę matematykę i później polski. Zosia kupiła miesięczny karnet na basen. Gotowe? Okej, gotowe. A ja też gotowa. Tak? Taram! Wow. Która wam się podusia bardziej podoba? Miaśka, która poduszka? Z króliczkiem. Jednorożec, króliczek, widzowie, dajcie łapkę w górę. Ja bym się na to wola położyć, ja bo ta też. Jest, wiesz, taka... No, bo ta jest tu trochę chropowa, a ta jest taka miluśna. To jest od George'a koleżanka. No, to, to. Od George'a. Tak? A George, jak tam? To ona tak ma odlota. Odlota ma. Ale chyba jadł siano, bo cała ten... głowa posypana tym sianem. Ojej. A zobaczcie, jak on reaguje w ogóle. Jak się bierze siano przez piątek, no, bo on jest trochę leniuszek, on lubi, jak mu się wybiera do brodki. No, proszę. Smaczne
to. A to cwaniak. Dobra, to co, to robimy tą klatkę? No to robimy, to weź na... ogarnij tu jeszcze to biurko. To jest pożyczy, no. A ja już to spakuję. Dobra, to no spakuję. Na kubkę. A co robimy, całą klatkę czy kuwetę tylko dzisiaj? Kuwetę, przecież wczoraj robiliśmy ten podkład. Aha, dobra, to idę tylko po pelet. A George to wciął. A może mu damy jakąś pestkę? No to daj mu za chwilę w jakieś te... O, o, a co ty tu masz? Od George'a, tylko tutaj lepiej nie patrzcie. Tu nie patrzcie. Nie. To tu ma całą wyżerę. Tu ma. Dobra, idę. Jaśka, tu już jest wyczyszczona. Okej, okay. A gdzie masz ten? Co? Pelet. A, to mam, jest śmieszne. A wiesz, że też ogólnie tutaj George tak się wychylał? Nawet to nagrałam. Tak, nagrałaś, jak George tam władził? Tak. George? George. A co ty powiesz, George, o kwarantannie? Co? Jak tam twoja kwarantanna? No, patrzcie. Ogólnie chciał trochę jeść kamerkę, ale ja to wziąłem. Tak? No. Kamerkę znowu chciał wyżerać? No. Znowu. No to jak? Coś ty by chciał, żeby... No ale tu jest tyle zapachów, że nie wiadomo co, nie? George. Co, George, wejście na chujne bardziej? Dobra, jestem. To masz tu pelet, możemy okay. Nasypać. A w ogóle to on do tych... On je bardzo lubi, o, akurat te. A co to jest? Tutaj rodzinki, nie? Rodzinki tutaj są chyba. To siedzenie w domu nie jest takie fajne. Czemu? Nudne. Przecież mówiłaś przy śniadaniu, że jest fajnie tak nie chodzi do szkoły. Tylko sobie tak żartowałam. Tak? Że chyba lepiej jak jest taki normalny dzień, nie? No. Idzie się do szkoły, coś się robi. Ja bym chciała, żeby już wszystko wróciło. Do normy? Tak. No ale widzisz, no jest jak jest i co zrobisz? O! Zresztą tam widzę, już patrzy, co tam ciekawego się dzieje. Wiesz co, jeszcze trzeba mu dać te patyki, nie? To zaraz mu dam, co nie, George? Idę jeszcze po ten, po odkurzacz, to mu tam posprzątałem w klatce, dobra? Dobra. Złożyłam, a jak to się... A, to jest ta nowość? Chuteczkę, no. O, ale fajnie! O, dużo tego daje. Ale bardzo fajna sprawa, nie trzeba naciskać automatycznie, nie? No, przecież na tym nie będzie też bakterii. O czym tam dyskutujecie? Co? Pokazuję mamie nowy dozownik. No, fajnie. No, odkaś sobie ręce, popatrz jak fajnie. O, no i co? Ale wiecie, jak jesteście w domu, to nie musicie tego robić, nie? No nie, po powrocie koniecznie. Ale jak się wyjdzie z toalety, to można. Tak. A ja idę zanieść moje pranie do szafy. Hey. A właśnie, zaraz musimy ściągać te dekoracje. O, dobra. Dekoracje. To chodzi, my zaczniemy z Miaśką. Światło zrobię. Dasz radę te balony ściągnąć? Co? Weźmy tylko mi szpilkę? Daj szpilkę. O, teraz może balony. Chodź. Ty chcesz te balony? No, może jeden sobie zostawię. Na kamerę! Na mikrofonie. Co tu za hałasy? Nic, balony. Ach, moje balony. Tak, żeśmy Michaśka dmuchały. No to ja zdejmę te kaskady. Ej, ale byście tu dziury zrobiły w tej ścianie. No, Marek, to wszystko dla ciebie, na twoje urodzinki. Marzena. No tak? O, kaskada zdjęta. No to co? Ale teraz nie jest czas na karnawał, bo to jest czas postu. Ale George, może się wystraszyć. O, a George proszę, on se je w tym czasie. Tak, no to się mu dałam teraz. Nie z tym balonami teraz. No, trzeba je rozwalić, żebym je sobie zostawiła. No to zostaw se je. Ale Michaśka, chce te balony, można zostawić. No i co, po co je wypalać? No jak chcę zostawić? Chcesz zostawić, Michasiu? No. No to, no dobra, zostawmy je jeszcze. No. O, pokoju, daj sobie do pokoju. Właśnie, do pokoju, gdzie je zawiesimy? Może być super dekoracja. O, przy łóżku. Tak, przy łóżku. Gdzie tu może... O, ja bym zamiast tego nam powiesił, ale dobra. To... No to możemy tak zrobić. Ale nie, tutaj będzie, no gdzieś może być tu. Fajnie. Na tej ściance, no. To po szpilkę trzeba iść. Dobra. Ja zamontuję. To zaraz wam pokażę. Zobaczcie, tak to wygląda.
No, fajnie, to wygląda jak te, jak winogrono. No, ale teraz sobie będę spała, to tak. A to jeszcze można podświetlić, załączysz te lampki? No. Gdzie jest telefon? Telefon? Chyba tam w pokoju. No to idź po niego. A nie tutaj! Gdzie? W burdeliku małym. Ale spoko, to się później posprząta. Tak? Dobra, spoko. No to Niechaćka podświetli. O. No było, o jest. O, świeci jak świeci, dobra. Co, idziemy na obiad? Mamo, gotowy obiad? A co dzisiaj w ogóle mamy na obiad? Co dzisiaj na obiad noszą? No właśnie, dzisiaj kuchnia proponuje najlepszą na świecie zupę pomidorową. Odgrzewamy, Michała nałoży makaroni. Co dobrego pijesz? Ja mam akurat makaron świderki, a wy jaki lubicie? Ja lubię świderki albo taki jak jest do spaghetti. A ja lubię taki cieniutki makaron jak do rosołu. No to co? Mam zły makaron dzisiaj? Może być. Może być, ja lubię. W tej sytuacji może być. Ale która będzie twoja? Nie, ta największa. Dobrze, no to proszę, to proszę. A ja robię listę zakupów. Czyli ja jem w sumie makaron z zupą pomidorową. Ja też. A nie powiem zupę mam z makaronu. Ja mam makaron na gęsto. Smacznego! Smacznego! Mieszka, ty już sprzątasz po biurko? No sprzątam jeszcze później, muszę dokończyć polski. To jeszcze nie napisałeś tego listu z polskiego? Jeszcze nie. Aha, no to napisz go. A później napisz. Co tu już ciekawego u ciebie znaleźć można? A co tu u was, słuchaj, mam dla was przekąskę fajną. Wow, a co to jest? Aha, proszę. Ja wiem, co to jest. Przysmak świętokrzyski, bardzo fajne. Chcesz to tak? To są takie polskie chipsy. Takie chrupki polskie. Dobra, może być. W takiej sytuacji idealne. Mnie też smakują. Dobra. A ty, Michaśka? A wy co tutaj porabiacie w ogóle ciekawego? Ja tutaj właśnie sprzątam, jeszcze później muszę dokończyć polski, ty później sprawdzisz, a ty co tam... Jutro matematykę. Ej, właśnie, i jeszcze z plastyki zadanie, trzeba zrobić wiosenne kwiaty. Okej, to później. A list do Anaruka? To jutro go napiszę, a dzisiaj może jeszcze zrobię te kwiaty. No ale przecież dzisiaj miałaś pisać, Michaśka. Ale jutro też jest dzień, jutro nie idę do szkoły, więc można. No dobra, ale nie warto odkładać wszystkiego na potem. Co zrobić, to zrobić i masz z głowy. A przecież będą nowe zadania, prawda? Pani chyba już coś przysłała nowego znowu dzisiaj, nie? Tylko pracy z plastyki. O, no dobra. O, ja ci fajnie prezentują te balony, no. Tak właśnie wygląda nasz dzień w czasie pandemii. Gdy jesteśmy w domku, widzicie, wcale nie musi być nudno. Zawsze coś się dzieje. Zadania. Kuchnia, prace, balony, urodzinki, no mnóstwo rzeczy. To na dzisiaj to już tyle. Dajcie koniecznie łapki w górę. I do następnego odcinka. To na razie, pa! I bądźcie zdrowi. Tak, i zostawcie łapki w górę, bo wtedy będzie challenge. Właśnie, zapomniałeś o challenge. A z jakiej okazji? 500 000 subskrypcji! Na pół miliona! Także czekajcie na specjalny odcinek. To na razie, pa!